zapraszamy na streama. Planszowe bestie. Halo, halo. Najpierw nas słychać, teraz będzie nas widać. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Planszowe Bestie, czyli Paulina, Teos i Łuczu. Dzisiaj mieliśmy przyjemność zagrać dla was w Micro Moonshine, którego zostanie wystartowana kampania na platformie GameFound, tak? Na GameFoundzie. 28 maja. O godzinie 17. Bardzo serdecznie dziękujemy wydawnictwu Destroy Games za przekazanie nam prototypu do ogrania. No i teraz podzielimy się z wami naszymi wrażeniami. Witamy cały czat, witamy wszystkich ludzi z YouTube'a. Jeśli chodzi o Micro Moonshine, mamy tutaj grę, która wpisuje się w portfolio wydawnictwa Destroy Games, czyli małą, kompaktową, niewielką, która zawiera w sobie sporo mechanik, ale która, jeśli chodzi o jej elementy, komponenty, jest stosunkowo niewielka. Chociaż z drugiej strony przy Micro Moonshine mogliśmy zobaczyć, że troszeczkę stołu nam zajmuje. Nie jest to jakaś wielka jego część, ale troszeczkę tego stołu mamy zajęte. W grze wcielamy się w destylowników i gangsterów i osoby, które w czasach prohibicji starają się pędzić alkohol. No i jak to tutaj wygląda? W mojej ocenie jest to naprawdę taka sprawna, składna gra. Czuć, że jest rzeczywiście prostsza od Mikrokosmosu, który miał tych zależności w mojej ocenie więcej. Tam było więcej takich mniejszych zasad, rzeczy, o których trzeba było pamiętać, więcej takiej ogólnej obsługi. I rzeczywiście, jak spotkałem się z wypowiedziami twórców gry, to oni też określali, że Micro Moonshine będzie pomiędzy mikroarchitektami, a właśnie mikrokosmosem, jeśli chodzi o jego wagę, kompleksowość, tak, złożoność. I rzeczywiście czuć tutaj, mimo że nie grałem w mikroarchitektów, to czuć, że jest to gra zdecydowanie mniej złożona niż Mikrokosmos, co nie oznacza, że jest grą, nie wiem, gorszą na przykład, tak? Mamy tutaj grę dla od 1 do 4 graczy, w której rzeczywiście musimy sobie te nasze ruchy zaplanować. Troszeczkę musimy sobie pozbierać tych składników, później starać się to jakoś przerobić na właśnie alkohole. Fajne jest to, że te alkohole występują jakby w dwóch fazach i tutaj to premiuje graczy, którzy potrafią sobie pewne ruchy zaplanować troszkę bardziej do przodu, ponieważ najpierw musimy sobie jakby zabezpieczyć zasoby, żeby alkohol włożyć do beczki, a później jeszcze będziemy musieli go włożyć do tej butelki i dopiero ten zabutelkowany alkohol będzie w stanie nam dać duże ilości punktów. I to rzeczywiście jest rzecz, na którą musimy zwracać uwagę. Ciekawe rozwiązanie, jeśli chodzi o dwa typy waluty, którą stosujemy w grze. Mamy brudne pieniądze i czyste pieniądze i to bardzo fajnie oddaje taki klimacik po prostu tamtych czasów, tak? Czyli mieliśmy brudną forsę, którą mogliśmy gdzieś na lewo wydawać, ale jeśli już chcieliśmy coś bardziej legitnego zrobić, jakiś kontrakt wypełnić, no to gdzieś tam te prawdziwe pieniądze też były potrzebne, czy żeby chociażby zatrudnić jakichś dobrych specjalistów, tak? I wtedy po prostu tą brudną forsą tego nie opłacimy, więc to jest też taki ciekawy myk. No mamy taki bardzo prostą mechanikę draftu, w której to po prostu tych robotników na start sobie właśnie w ten sposób wybieramy i to też jest na pewno ciekawy element, który do tej gry możemy włożyć, który może pozwolić nam właśnie troszeczkę wpłynąć na to, jak zagra nasz przeciwnik, chociaż też z drugiej strony no musimy sobie otwarcie powiedzieć, że nie jest to jakiś ogromny wpływ, tak? No w pierwszym rozdaniu, w grze dwuosobowej w pierwszym rozdaniu mamy 4 karty i tak naprawdę jedną kartę jestem w stanie zblokować no i zdecydować, czy biorę ją do siebie, czy oddaję ją przeciwnikowi. Rzeczywiście czuć tutaj takie zarządzanie tymi zasobami, czy to właśnie przez pędzenie alkoholi, czy to właśnie przez przerabianie tych pieniędzy. Mamy sporo sposobów na to, żeby te punkty zwycięstwa zdobywać, no ale te największe punkty leżą w tych kontraktach i rzeczywiście gra zachęca nas mocno do tego, żeby pod te kontrakty podejść, żeby pod te kontrakty zagrać. Z drugiej strony, przez to, że te kontrakty nam się odwracają, że nie uzupełniają się od razu, to też jest to jakby utrudnione, jeśli chodzi o samo przekminienie swojego ruchu, ponieważ przeciwnik gdzieś tam albo jest w stanie to sprzątnąć przed nosa, albo są mechaniki, które pozwalają mu to wręcz usunąć.
tutaj w grze Micro Moonshine, w tym prototypie, na ten stan, który jest tutaj dzisiaj obecny, nie znajdziemy wiele negatywnej interakcji, ale tutaj myślę, że 3 słowa więcej o tym powie Teos w swojej części wypowiedzi, ponieważ to jest takie, weźcie sobie to z gwiazdką, tak? To, że tutaj tego nie ma, to nie znaczy, że w ogóle tego nie będzie, więc rozmawiamy właśnie o tym, co ograliśmy. No na pewno widać tutaj potencjał takiej gry, która będzie wydawana przez kampanię wspieraczkową, ponieważ masę rzeczy tutaj jeszcze jesteśmy w stanie dodać. Widzimy tutaj, że ta gra jest mocno modularna, chociażby widząc ten rynek pomieszczeń, który mamy, jest tutaj wiele miejsca na to, żeby coś jeszcze wprowadzić, coś dodać, coś zabrać. Także tutaj myślę, że o to możemy być spokojni i patrząc na poprzednie kampanie tego wydawnictwa, to będzie ta gra na pewno jeszcze bardziej wzbogacona, ale już ten sam kręgosłup, sam szkielet na pewno zachęca do tego, żeby rzucić na tę grę okiem, żeby się tym tytułem zainteresować. No na pewno dla osób, które są bardziej, powiedzmy, ja wiem, estetami, no to na pewno to będzie robiło robotę, tak? Czyli mamy różne rodzaje alkoholi, których meple mają różne kształty, różne kolory. Jest to już na fazie prototypu naprawdę fajnie, fajnie zrobione, fajnie wymyślone i na pewno sprawia, że gra przez to jest dużo czytelniejsza, ponieważ możemy sobie właśnie to jedno z drugim powiązać. Ciekawe mechaniki robotników. Fajne też jest to, że nie możemy się do tej naszej załogi, do tej crew zbyt mocno przywiązywać, ponieważ gra każe nam co rusz albo jakiegoś robotnika odrzucić, albo wręcz na koniec w fazie sprzątania no, możemy sobie zostawić tylko jednego z nich. Czyli mamy tutaj bardzo ciekawe obejście tego, że gracz na przykład chciałby sobie chomikować jakichś członków załogi i stworzyć jakiś idealny zestaw, który po prostu byłby nie do przeskoczenia. Możemy sobie jednego zostawić, on może być dużym boostem, dużym bonusem, ale też musimy odpowiednio oszacować, w którym momencie chcemy się go po prostu pozbyć, albo będziemy wręcz zmuszeni do tego, ponieważ akcja, przez którą go wyrzucimy, no da nam po prostu więcej. Więc jest dużo takiego, ja wiem, szacowania ryzyka, co bardziej mi się opłaca, takiego po prostu nawet nie szacowania ryzyka, ale liczenia opłacalności, tak? Co bardziej mi się opłaca, takiej optymalizacji. Więc tutaj też na pewno na tym polu jesteśmy w stanie się wykazać. Ciekawa mechanika, jeśli chodzi o składniki, rzecz na pewno nie jest, znaczy ta mechanika na pewno nie jest jakaś bardzo odkrywcza, ponieważ możemy ją spotkać w wielu innych grach, no ale tutaj bardzo fajnie nam się to kombinuje, że mamy różne składniki, które tworzą nam różne alkohole, dodatkowo właśnie zarządzanie tym rynkiem kart w momencie, kiedy decydujemy się albo zabrać 2 konkretne karty, które nam się podobają, albo zgarnąć wszystkie karty jednego rodzaju właśnie znowu, żeby albo przyblokować przeciwnika, albo gdzieś się tych zasobów nachapać na przyszłość, więc mamy tego tutaj trochę. No i ostatnia taka fajna kwestia, która mi się podoba, to jest właśnie odwracanie tych miejscówek, tak? Czyli nie dość, że mamy to zarządzanie zasobami, to, że musimy sobie to wszystko rozplanować, to jeszcze mamy taki troszeczkę element wyścigu, który sprawia, że no chcemy w pewnych momentach pewne pola użyć jako pierwsi, ponieważ albo jakaś akcja będzie później niedostępna, albo ta akcja stanie się dla nas droższa, więc no te nasze optymalne ruchy pójdą się paść, jeśli mamy wyliczone zasoby. Więc na pewno sprawia to, że gra jest mocno płynna. Myśmy zagrali w tę wersję dwuosobową właściwie z godzinkę z hakiem, a myślę, że spokojnie moglibyśmy ją dużo szybciej rozegrać. Więc tutaj na pewno nie ma co się nastawiać, przynajmniej znowu na tej fazie prototypu, na tym szkielecie gry, nie ma co się nastawiać na jakąś wielogodzinną rozgrywkę. Raczej będzie to gra szybka, sprawna, przyjemna, która po prostu albo będziemy ją chcieli zagrać kilka razy jednego wieczora, albo po prostu ją rozkładamy przed albo po jakimś większym tytule, żeby sobie tutaj jeszcze tymi karciochami pomielić. Więc na ten moment na pewno ciekawy pomysł, ciekawe wykonanie. Widać rezerwy, widać potencjał, który jeszcze może się rozwinąć, ale myślę, że warto się tym projektem zainteresować i warto sobie na niego rzucać okiem. Być może też trafi do waszego gustu. I myślę, że na dzisiaj to tyle z mojej strony. Ewentualnie jak Teos coś powie kontrowersyjnego, to będę go prostował albo i nie. Tyle. Nie wziąłem sobie wody.
Ja już tutaj mam masę anegdotek z La Liga, żebyś tutaj mógł odpowiadać na kontrowersyjne rzeczy, ale to może zostawimy sobie na jakieś takie późniejsze rozmowy. Natomiast co do Nico Moonshine. Cieszę się, że dostaliśmy tę grę i powiem szczerze, że zaznajmiając się z początku, nawet jeszcze nie z instrukcją, ale z tym, w jaki sposób ta gra jest prezentowana w internecie, bo nie mieliśmy akurat okazji, żeby z chłopakami z Destroy Games spotkać się na jakimś evencie i po prostu sobie zagrać w nią na żywo i zobaczyć, w jaki sposób ona faktycznie hula, to tutaj ja przyznam szczerze, że po samych chociażby grafikach, tej takiej, powiedzmy, tym marketingu, tak, tym takim PR-ze Micro Moonshine, spodziewałem się mimo wszystko trochę innej gry. Spodziewałem się trochę gry cięższej, tak, właśnie przez ten klimat gangsterski, mafijny, tą taką otoczkę, tematykę gorzelnictwa, niezupełnie legalnego, więc mam tutaj takie... Nie wiem, czy dysonans poznawczy, czy to jest akurat zbyt mocne określenie, ale zastanawiam się, czy gra, która mimo wszystko jest właśnie tak jak mówiłeś, trochę lżejsza, czy ona, jak gdyby ta tematyka powoduje, że ten target gry nie jest mimo wszystko troszeczkę zawężony. Bo wyobrażam sobie, że gdyby to była kolejna gra o zbieraniu właśnie kolorowych żetonów, jakichś tam trzech, czterech typach zasobów i przerabiania ich na, nie wiem, magiczne amulety, różdżki, jakieś tutaj super czary robimy i tak dalej, mogłoby trafić do dużo bardziej casualowych graczy, bo ta tematyka byłaby taka familijna. A tutaj właśnie przez zastosowanie tej tematyki, która jest właśnie dorosła, która jest przeznaczona wprost dla osób dorosłych, bo no tutaj, jeżeli mielibyśmy powiedzieć, że tutaj dacie radę zagrać w tę grę z młodszymi dzieciakami, to nas zaraz dojedzie po prostu ustawa o zwalczaniu alkoholizmu w narodzie, więc no po prostu nie wolno, tak? I wiadomo, no każdy sobie to oceni jak gdyby po swojemu, tak? Ale zdecydowanie jak gdyby łatwiej, przyjemniej jest tłumaczyć, powiedzmy, młodzieży, tak, na trochę innych przykładach, takie jakieś tam zależności. Tutaj dostajemy grę, którą, tak jak mówił Adaś, jest lżejsza, a mimo wszystko tych mechanik ma sporo gdzieś tam poukrywanych, tak? Jest mechanika draftu, której ja jestem fanem draftu, więc to mi akurat bardzo się podoba. I faktycznie tutaj zarządzanie tą naszą załogą, tak? Ja nie wiem, czy tutaj akurat to określenie crew to nie jest jeszcze naleciałość po prostu z mikrokosmosu i finalnie ci robotnicy, workerzy, nie wiem, gangsterzy będą troszeczkę inaczej nazwani. Natomiast jeżeli chodzi o zarządzanie tymi kartami, które mamy, to jest właśnie fajnie, że my w tej fazie draftu już próbujemy sobie zrobić taką podwalinę, próbujemy sobie zrobić, powiedzmy, najlepszy kombo, który będziemy wykorzystywać przez 6 najbliższych tur. No i generalnie resetujemy i zaczynamy zabawę od nowa. Podoba mi się właśnie, tak jak Adaś też to zauważył, odwracanie tych lokacji, co powoduje, że właśnie kto pierwszy, ten lepszy, tak? Mhm. Jeżeli ja widzę, że ty się czaisz na jakieś, powiedzmy, tutaj konkretne beczki, to wiem, nie wiem, widzę, że zbierasz sobie jakieś zasoby, widzę, że patrzysz na jakiś kontrakt, gdzie tam, powiedzmy, robisz sobie pod niego jakieś fundamenty, no to jestem w stanie ci po prostu zblokować to na tyle, że no chociażby odbędzie się to trochę wyższym kosztem, więc to jest akurat spoko. Natomiast, no i też sama realizacja kontraktów, gdzie tutaj ja cały czas mam gdzieś przeświadczenie z tyłu głowy, że akcja kontraktu nie jest akcją darmową i ja po prostu już sobie szykuję, tak jak zresztą mówiłem w trakcie gameplaya, że robię coś i okej, dobra, ja mogę już zrealizować ten kontrakt, a mówię, nie, dobra, okej, no to graj, kolejny gracz, bo ja wiem, że ja to zrobię dopiero w kolejnej turze, a nie, ja to mogę zrobić od razu. I to jest takie dla mnie jeszcze... Być może to jest moja przypadłość po prostu jako gracza. Coś takiego, do czego ja po prostu nie potrafię się przyzwyczaić. Ja nie mówię, że to jest nieintuicyjne, bo to w sumie jest intuicyjne, że to jest jedyna darmowa akcja.
Nie wiem, czy może winą tego nie jest to, że akurat w naszym prototypie nie ma żadnej karty pomocy, która akurat na przykład w instrukcji jest wymieniona, że takie karty pomocy będą. Więc myślę, że tutaj już na pewno to takie zerknięcie nawet kątem oka na taką kartę pomocy już by mówiło, co jesteśmy w stanie zrobić i ta akcja kontraktów gdzieś by tam trochę inaczej się utrwaliła. Jeżeli chodzi o kwestię tych pracowników, bardzo mi się podoba to, że oni mają dwie strony, mają właśnie te swoje różne koszty, mają też różne typy. Jedni pozwalają na dużo lepsze akcje, takie natychmiastowe, które jesteśmy w stanie sobie odpalać. No i tak, i podoba mi się to, że ich po prostu czyścimy po turze i możemy sobie zostawić tylko jednego, bo to powoduje, że cały czas musimy po prostu na bieżąco sobie ten plan ustalać. Nic nie trwa wiecznie, ale z drugiej strony właśnie mamy możliwość, jeżeli podoba nam się jakaś strategia, właśnie jakąś tam kluczową postać sobie zostawić i na dookoła niej jak gdyby budować swoje takie małe tableau, tak? Mimo wszystko mam tutaj trochę wrażenia, że brakuje mi takiego, ja wiem, rozwoju, tak? Jak mieliśmy chociażby w Mikrokosmosie, gdzie sobie ten nasz statek ulepszaliśmy, dokładaliśmy tam tę załogę, tak? Działo się tam trochę więcej. Tutaj akurat jest to ograniczone do tego, że ten tableau building jest taki chwilowy po prostu. Natomiast z drugiej strony gra jest właśnie na tyle szybka, że ona też się nie dłuży i po prostu nie jesteśmy w stanie też chyba tak bardzo mocno zostać w tyle i po prostu dostać po tyłku, bo no nie jesteśmy w stanie też za bardzo odskoczyć, tak? Tutaj te wyniki punktowe mimo wszystko z tego co akurat tutaj sobie sprawdzamy i testujemy ten prototyp, są w miarę zbliżone. Natomiast jeżeli też chodzi o samą rozgrywkę, mnie tutaj uwiera też taka jedna rzecz, mianowicie nie wiem, być może to będzie oczywiście w ostatecznej wersji troszeczkę inaczej rozwiązane. Natomiast tak, ja w ramach jednej rundy wykonuję raptem 6 akcji. Te akcje są raczej proste, tak? Pobieram jakieś surowce, wykonuję konkretną akcję w budynku, czy tam użyję ziomka i tyle i już, nie? Natomiast sama obsługa dookoła tego, tak, ja muszę tutaj dołożyć te karty, ja muszę tutaj obrócić, wyciągnąć po prostu z jakiegoś układu, no nie wiem, możemy też właśnie rozłożyć sobie w większych odstępach na stole. Ja muszę pamiętać o tym, żeby obrócić tę kartę, ja muszę sprawdzić kontrakty i pamiętać o tym, że on nie spada od razu i ja nie wiem, czy tej obsługi mimo wszystko, ja mam takie wrażenie, takie po prostu odczucie po rozgrywkach, że tej obsługi jest mimo wszystko trochę za dużo w stosunku do akcji, które i jak gdyby tej prostoty akcji, którą wykonujemy, nie? Być może komuś to będzie przeszkadzać, ale jak też pokazały na przykład ostatnie komentarze pod naszymi filmami, rzeczy, które ktoś uważa za plus w grze, mogą być przez innego traktowane jako coś zgoła innego. Ten cykl taki produkcyjny, który tutaj jest zachowany, to jest takie właśnie przyjemne, tak? Z zasobów robię sobie beczkę, z beczki robię sobie butelki, albo na przykład tam dokonuję dodatkowych filtracji, żeby wykonać księżycówkę. Jest to takie faktycznie dobrze przeliczone i z głową. Ja myślę, że tutaj fani takich gier, no już Lidzakow wspominał o Point City chociażby, czy tam Point Salad, tak? Mamy Point City, mamy Splendor, mamy Century, tak, które są takimi no, klasykami, jeżeli chodzi o gry ze zdobywaniem zasobów i przekształcaniem je w inne. To myślę, że tutaj ludzie, którzy lubią takie gry, też myślę, że do Micro Moonshine chętnie zasiądą, żeby się właśnie w takie mielenie zasobami bawić. No bo tutaj, jeżeli chcielibyśmy nazwać Micro Moonshine jakimś typem gry, no to powiedzielibyśmy mimo wszystko, że jest to gra ekonomiczna. Natomiast też no, gra ekonomiczna, nie wiem, być może od razu się komuś kojarzy z wysokim napięciem albo z jakimiś takimi kobyłami, gdzie faktycznie trzeba mieć Excela otwartego w głowie i bardzo dużo przeliczać, a tutaj mimo wszystko jednak ten poziom decyzyjności jest dużo mniejszy. Jasne, z uwagi na to, że te tury są wykonywane tak bardzo szybko i one się zaraz skończą, to my musimy sobie plan w zasadzie na całą rundę mniej więcej ułożyć,
już od samego początku tej rundy i gdzieś go tam stopniowo wcielać w życie. Natomiast na pewno jest to dużo mniejsza waga niż jakieś takie no, gry, o których wspominaliśmy. Chyba nie chcę tutaj wypowiadać się na temat kwestii graficznych, bo tak jak mówiliśmy, jest to prototyp, nie mamy też wszystkich grafik. Te grafiki, które są moim zdaniem są fajne i one są klimatyczne, czuć z nich po prostu tych gangsterów. Tak samo tutaj te oznaczenia ikonograficzne no raczej nie pozostawiają żadnych złudzeń. Ja jeszcze wczoraj wieczorem miałem dużo pytań do Michała, który jest autorem gry. Którego serdecznie pozdrawiamy. Niestety nie mógł być dzisiaj z nami, ale pozdrawiamy. I zwróciłem tam uwagi po prostu na parę wordingów, które dla mnie nie były do końca intuicyjne i faktycznie jest tak, że akurat tutaj w tym prototypie niektóre wordingi jeszcze z jakichś starych wersji tego prototypu po prostu się wkradły, więc jest to na pewno na bieżąco korygowane. Natomiast jeżeli też mówimy o klimacie gry, to ja tutaj zgodzę się trochę, że ten klimat, no właśnie, pędzenia tego nielegalnego alkoholu w czasach prohibicji, ja mam takie trochę wrażenie, że chciałbym, żeby ta gra była mimo wszystko trochę bardziej ciężka, trochę bardziej interaktywna, a tutaj ten akurat ta wersja prototypu, którą mamy, jest taka trochę bardziej, ja wiem, pasjansowa, tak? Więc też dopytywałem właśnie o możliwość tej interakcji między graczami. No i faktycznie, jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe komponenty, które będą wprowadzane chociażby w ramach stretch goli, to będą to nie tylko więcej jakichś kart, czy kontraktów, czy powiedzmy tych workerów przede wszystkim, tak? Bo to jest tak naprawdę siła tej gry, ale na przykład są też testowane moduły, które jeden moduł ma mieć jakiś farmerów, natomiast drugi moduł ma mieć przekupnych gliniarzy. I o ile mi Michał pisał właśnie, że ten moduł z przekupnymi gliniarzami to jest taki moduł, który wprowadzi tutaj dużo więcej interakcji, więc ja tutaj gorąco trzymam kciuki za to, żeby te testy tych modułów przebiegały w miarę sprawnie i szybko i żeby faktycznie tutaj osiągnięto jakieś dodatkowe jeszcze fajne rzeczy, bo no jak gdyby sam ten prototyp, okej, on jest dla mnie jak gdyby fajną, działającą grą, ale czy on mnie czymś bardzo mocno zaskoczył? No właśnie może poza tym draftem i układaniem tych swoich robotników, których też mamy tylko na chwilę, no to już jak gdyby kwestia mielenia tych zasobów jest mocno wtórna, tak? Więc właśnie jeżeli ja patrzę na grę, która reklamuje się tym, że jest właśnie tą grą taką w czasach prohibicji, tą grą taką gangsterską, no to chciałbym mieć właśnie bardziej, więcej tych gangsterów, więcej takiej negatywnej interakcji nawet między graczami i tutaj mam nadzieję, że te moduły właśnie taką interakcję po prostu dodatkową wprowadzą. No i też te moduły będą miały, przynajmniej tak są planowane, że będą też dodatkowe lokacje, tak, które będą z tymi modułami współgrały. Oczywiście moduły, jak sama nazwa wskazuje, będą opcjonalne, tak, więc tutaj jak gdyby dostosowanie tej gry do tego, co będziemy oczekiwać, będzie już zależało tylko i wyłącznie od nas samych. Więc to jest chyba tyle, jeżeli chodzi o Micro Moonshine z mojej strony, więc przejdziemy sobie płynnie do recenzjocepcji, czyli naszego podsumowania. Resume gry Micro Moonshine od Destroy Games, czyli pytanie numer jeden. Dla kogo naszym zdaniem jest ta gra? No na pewno przez tematykę będzie to gra raczej mniej rodzinna, tak? No to nie jest gra dla młodszych graczy, no po tak. prostu. No jak gdyby sama tematyka skreśla tutaj graczy młodszych i młodzież. Tak, ale myślę, no, że to wolno. Może być tak, ale myślę, że to może być gra, którą spokojnie właśnie na jakieś takie spotkanie z planszówkami bardziej luźne możemy zabrać. Na pewno
Może to być gra, którą powiedzmy ja sobie wyobrażam właśnie tematycznie zabrać ją sobie do knajpy, gdzieś sobie ją rozłożyć i przy tym przysłowiowym piwku sobie ją ograć. Tak, za każdym razem jak realizujemy kontrakt, gdzie musimy stracić dwie butelki, no to musimy maknąć tak. dwie lufy. I do tego alkoholu, który na przykład wydajemy, nie? To będzie taki wariant dodatkowy, czyli wariant musimy mieć whisky, gin, rum, tak, rum, wino i jeszcze księżycówkę, nie? Ale już tak wracając na serio, to na pewno będzie to gra dla osób, którym podobają się tytuły, jak właśnie chociażby wspomniane przez ciebie Century, albo jakieś gry, w których właśnie te takie mielenie zasobami sprawia przyjemność, tak? Czyli właśnie sposoby ich pozyskiwania, optymalizacja ruchów, na pewno dla osób, które powiedzmy szukają jakiejś takiej mniejszej gry, w sensie mniejszej właśnie rozmiarowo, ale niekoniecznie mniejszej w sensie stricte płytszej, tak? Ta gra nie jest zbyt skomplikowana, ale to też nie jest tak, że ona jest jakaś prostacka i właściwie jak to czasami jest argument używany, czy to na czacie, czy tutaj u nas w studiu, że wystarczy rzucić kostką zamiast gry i wyznaczyć zwycięzcę, bo jednak tutaj parę decyzji musimy podjąć i te decyzje na pewno niosą za sobą konsekwencje i czuć troszkę ich ciężar. Już sam draft tych właśnie naszych członków załogi sprawia, że w jakąś stronę tą turę sobie nakierujemy, tak? No, jeśli podejmiemy złe decyzje, to po prostu nie jest tak, że się zakopiemy, ale będziemy mieli na pewno trudniej. Dobra, ja się tutaj chyba zgadzam. Faktycznie to jest gra, która swoją wagą jak najbardziej może przyciągnąć graczy bardziej casualowych. Jesteśmy w stanie pokazać to nowym graczom, dorosłym mimo wszystko i wydaje mi się, że planszówki wchodzą do mainstreamu, właśnie tych graczy casualowych będzie coraz więcej i ja myślę, że to jest fajny tytuł. Nawet, żeby po prostu zacząć od czegoś takiego, w jakimś takim najprostszym wariacie. Dobrze, no to pytanie numer dwa, czyli co odróżnia Micro Moonshine od innych tego typu gier, czyli takich lekkich gier z mieleniem zasobami. I wydaje mi się właśnie, że to budowanie tablo tych swoich robotników, które jest właśnie na chwilę, ale które musimy zrobić z głową. Ta mechanika draftu, ona tutaj mimo wszystko ma dosyć duży impact na to, jak będzie przebiegała cała nasza runda. I tutaj to jest tak naprawdę creme de la creme tej gry, gdzie jak sobie złych robotników wydraftujemy, to zaraz się okaże, że po prostu mamy bardzo małe możliwości, jeżeli chodzi o to, co jesteśmy w stanie w ramach naszej całej rundy tych wszystkich sześciu tur zrobić. I no, od samego początku tak naprawdę musimy być w grze. Więc jasne, że w trakcie gry pojawiają się jakieś nowe karty składników, pojawiają się jakieś tam inne zmienne, pojawiają się chociażby kontrakty, które są realizowane przez innych graczy, więc tak naprawdę odkrywają się nowe do zrealizowania, gdzie my też możemy mieć popsute nasze szyki. Natomiast no, nawet jeżeli ktoś nas zablokuje i zabierze nam coś, na co my się sadziliśmy, tak? Pod co na przykład sobie turę układaliśmy, to nie wierzę, że nie jesteśmy w stanie tych zasobów jakoś spieniężyć po prostu w inny sposób, zrealizować jakieś inne kontrakty i gdzieś tam częściowo pokryć te straty, które po prostu ktoś nam sprawił, tak? Bo był, nie wiem, szybszy, bardziej nas przeczytał, tak? Lepiej zauważył to, w co idziemy. I z mojej strony takie dwie rzeczy, które zapadły mi w pamięć po tych naszych rozgrywkach. To jest kwestia podwójnej waluty, która mi się podoba, czyli właśnie zamienianie tych brudnych pieniędzy na czyste pieniądze. A druga kwestia, która dla mnie jest taka też ciekawym rozwiązaniem, to jest tak naprawdę wariantowość celów. Mamy tutaj w grze trzy typy celów. Każdy z nich jest tak naprawdę do wykonania na dwa różne sposoby, dzięki czemu jest ta elastyczność bardzo duża. Nie jest tak, że jeśli ktoś nas uprzedzi w jakimś jednym kontrakcie, na który my też się sadziliśmy, to nagle zostajemy z ręką w nocniku. Tylko mamy jeszcze inne warianty, możliwości i to tak naprawdę dla mnie też jest takie ciekawe rozwiązanie, które mi się podoba. Mhm.
To jest fajne właśnie, co teraz powiedziałeś, bo faktycznie i wiele z tych celów mają tak, że mogą być zrealizowane na przykład przez jakiś dowolny zasób, nie? Że coś konkretnego, ale coś jeszcze dowolnego, także tutaj faktycznie to sprawia, że ta gra nie jest aż taka ciężka i nie ma aż tak krótkiej kołderki, tak? No to dobra, no to nasza ocena Micro Moonshine w skali BGG. Okej, okay. Z mojej strony będzie to siódemka, z zastrzeżeniem oczywiście i z pamięcią o tym, że jest to prototyp, jest to tak naprawdę wczesna faza prototypu, ponieważ nie mamy tutaj jakby kompletu wszystkiego, jeśli chodzi o kwestie graficzne, jeśli chodzi o już takie ostateczne decyzje mechaniczne, czy chociażby o to, że ta gra będzie prawdopodobnie, i za to trzymamy kciuki, wzbogacona o elementy odblokowane w trakcie kampanii, więc tutaj ten core, ten szkielet podoba mi się. Oczywiście też pamiętając o tym, że oceniam tę grę pod kątem takiej gry lżejszej, krótszej, którą mogę sobie zabrać właśnie przy okazji jakiegoś spotkania w knajpie, bądź zagrania w nią przed albo po większym tytule. Nie będę się nastawiał na to, że Micro Moonshine będzie tym konkretnym jednym tytułem, na który się umawiam i przygotowuję się do niego i czekam na niego cały tydzień. Raczej będę wykorzystywał Micro Moonshine jako właśnie takiego filerka, grę, którą jestem w stanie rozłożyć, szybko wytłumaczyć, pokazać, która może właśnie wciągnąć, przyciągnąć nowe osoby, więc tutaj to jest taka siódemka z potencjałem na więcej. U mnie Micro Moonshine też będzie miało ocenę 7. Podobnie jak Adaś, uważam ją za całkiem udany tytuł. Może jeżeli miałbym wybór między Splendorem czy Century, no to jednak sięgnąłbym po te klasyki, które gdzieś tam mają szczególne miejsce w moim serduszku, ale gdybym miał na przykład do wyboru mniej lubiany przeze mnie chociażby Splendor Marvel, to wolałbym zdecydowanie do Micro Moonshine usiąść. Gra, którą ja właśnie też widzę w kategorii takiego filerka, znaczy może nie filerka, tak, bo nie jest to gra na 20 minut, ale wyobrażam sobie, że gdzieś na dobicie kończymy jakiś większy tytuł i jeszcze mamy właśnie tę przysłowiową godzinę, półtorej godziny do autobusu nocnego i jesteśmy w stanie sobie takie Micro Moonshine po prostu rozłożyć i to co właśnie dla jednych może być tym minusem, czyli powiedzmy ta w miarę niska waga, no to tutaj wydaje mi się, że właśnie wprowadzanie nowych graczy, przypomnienie sobie tak naprawdę zasad, bo jestem w stanie naprawdę stwierdzić, że gdybym odstawił Micro Moonshine po prostu na półkę i przypomniał sobie o tej grze za rok, powiedzmy, to wydaje mi się, że mając kartę pomocy, która mam nadzieję tutaj będzie fajnie zredagowana, zerkając po prostu na trzon zasad, ja naprawdę wszystko będę wiedział. A nawet jeżeli popełniłem jakiś błąd, typu nie przetasujemy z powrotem całej talii kart tych naszych workerów, albo nie zmienimy rynku po jednej rundzie, to wydaje mi się, że nie są to takie błędy, które by aż tak mocno po prostu rzutowały na całą partię, że tutaj wypaczyłyby wynik. Także wydaje mi się, że to jest po prostu no, też pewna siła tej gry, że właśnie gra, która faktycznie no, jest tematyką swoją przeznaczoną dla dorosłych graczy, jest mimo wszystko grą lżejszą, grą, którą jesteśmy w stanie po prostu zaciekawić też innych do tego, żeby właśnie w planszówki zaczęli grać, a może i później sięgali na gdzieś tam zerkali wyżej na te trudniejsze tytuły, takie, które się niekoniecznie mieszczą na Kalaksie. Także kończąc już ten nasz wywodzik, bardzo serdecznie dziękujemy Destroy Games za przekazanie nam prototypu Micro Moonshine. To była naprawdę przyjemność sobie w ten tytuł zagrać. Przypominamy Wam, że kampania tej gry rozpocznie się 28 maja o godzinie 17, więc zachęcamy Wam zwrócić uwagę na ten tytuł i jeśli Wam się spodoba, to oczywiście wesprzeć autorów tej gry. I warto też śledzić sam projekt właśnie dla tych zmian, które będą ogłaszane, które będą zmieniały, wzbogacały rozgrywkę, ponieważ nie jest to
finalna i ostateczna wersja tej gry, więc jeśli jakieś rzeczy wam nie pasowały w naszej rozgrywce, coś zgrzytało, to tutaj śmiało można się spodziewać, że będzie to naprawiane. No i zachęcamy też, jeśli macie jakieś swoje pytania, przemyślenia, do komentowania pod tym filmem, jeśli oglądacie nas na YouTubie, bądź do odwiedzenia strony samej kampanii, ponieważ z tego co widziałem, to tam w sekcji komentarzy wiele takich pytań się pojawia i chłopaki, autorzy gry tak naprawdę bardzo szybko odpowiadają na te problemy, pytania. Podobnie nam BGG, tak? Tak gdzie jest. To forum też jest sprawnie obsługiwane, także tutaj autorzy mają doskonałą komunikację tak naprawdę z potencjalnymi wspierającymi. Mhm. No i nie wspomnieliśmy o tym może przy naszej recenzji, ale Micro Moonshine jest od 1 do 4 graczy i tutaj tryb solo to jest bardzo prosta automa, która opiera się tak naprawdę na kartach, które mówią po kolei, w jaki sposób akcje są podejmowane przez tego gracza wirtualnego. Także tutaj ta automa jest bardzo przyjemna i bardzo prosta w działaniu. Jeśli ona taka zostanie w tej finalnej wersji, to też myślę, że tutaj gracze solo nie będą zawiedzeni tym, jak sprawnie można po prostu w solo zagrać. Mhm. Tu mamy jeszcze jedno pytanie na czacie na koniec od Los Torpedos. Ile byśmy dali na wspieraczce za tę grę? To nie jest proste pytanie. Warto zwrócić uwagę na to, że przynajmniej w tym prototypie te komponenty są właśnie zróżnicowane, czyli one są takie niejednorodne. Ja celuję tutaj chyba w kwoty podobnego rzędu wielkości jak przy Mikrokosmosie, czyli ja myślę, że gra będzie kosztowała w okolicach, ja wiem, 120-130 zł, może w Adliberdzie nawet, może taniej. Natomiast nie mamy tutaj, to są nasze feelingi tak naprawdę, nasze odczucia, nie mamy konkretnej informacji od autorów, więc no. Tak, no to tak, są nasze dywagacje. Strzelamy, nie? Tak, no ja myślę, że gdyby Micro Moonshine w Early Birdzie był właśnie, kręcił się w okolicach stówki, czy tam powiedzmy 100-110, to byłaby naprawdę uczciwa cena za to, co dostajemy w pudełku, co może się w tym pudełku jeszcze pojawić, więc myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Ja myślę, że też to, w jaki sposób były wydawane wcześniejsze gry Destroy Games, ja myślę, że to z jednej strony i zachowa poziom, i Destroy Games jest wydawnictwem, które ma rzesz fanów na naprawdę całym świecie i ilość tych wspierających jest duża, więc tutaj raczej bym się nie martwił o sukces tej wspieraczki, nie to, że zostanie po prostu ufundowana ta gra, ale też o to, że zostaną tam odblokowane dodatkowe zawartości. Ja widzę oczami wyobraźni, patrząc na to, jak Mikrokosmos został wydany, że nie dostaniemy tylko i wyłącznie mepelków, które będą w różnych kolorach, w różnych kształtach, ale jeszcze będą mieli jakieś po prostu, miały te mepelki jakieś nadruki, być może jakieś grawery, być może w pudełku, podobnie jak w Mikrokosmosie, znajdą się jakieś treje po prostu, które też tutaj super by zadziałały, więc myślę, że tutaj Destroy Games ma i doświadczenie, jeżeli chodzi o prowadzenie takich kampanii, i doświadczenie, jeśli chodzi o dowiezienie finalnego produktu w naprawdę super jakości i w naprawdę super uczciwej cenie jak za tą jakość. Więc kto nie pamięta naszej recenzji Mikrokosmosu, to też serdecznie po prostu tam odsyłamy, bo wydaje nam się, że tam zobaczycie, w jaki sposób Destroy Games po prostu wydaje gry, nie? Dokładnie. Ja tylko na koniec tutaj serdecznie pozdrawiam Fortisa08, który gdzieś ogląda nasze materiały. Portfel i żona nie są zbytnie zadowolone. No myśmy tutaj w tej początkowej sekcji takiej Exclusive Twitcha pokazywali, co ja dołączyłem do swojej kolekcji Marvel Zombies i mam nadzieję, że Paulina będzie jeszcze ze mną rozmawiała po tym wydatku. Fortis, nie próbuj na nas zwalać tej odpowiedzialności. My możemy co najwyżej bardzo serdecznie pozdrowić żonę i powiedzieć, że to nie minie nigdy. Dokładnie. Dobrze, słuchajcie, dziękujemy wam serdecznie za dzisiejsze spotkanie. To były Planszowe Bestie, to było Micro Moonshine od Destroy Games. A jeszcze nie wleciała plansza z patronami, bo zostaliśmy tak, zagadani. Tak, spokojnie. To wszystko, okay, jest, dobra, wszystko jest pod kontrolą. Także mamy to wszystko ogarnięte, słuchajcie, idąc według standardowego schematu. Dziękujemy bardzo naszym cudownym patronom, dzięki którym możemy się stale rozwijać, czyli wspierać anonimowy Rizor razem
mamy wszystko, Misiu, Dorosły Osobnik, Zakazany Nick, Kawa, Gary Śpiechu, Abba oraz Parasite, to dzięki Wam możemy się rozwijać, dzięki Wam możemy dalej inwestować, a możemy już tak zdradzić lekkie, powiedzmy, kurtynkę tajemnicy, że kolejne inwestycje już wkrótce się pojawią, także oglądajcie czujnie i być może zauważycie, że do jakichś pewnych mniejszych bądź większych zmian dojdzie. I to wszystko właśnie dzięki naszym patronom. Jeśli chcecie do nich dołączyć, w opisie filmu na YouTubie znajdziecie link. Również na czat wjechał link, więc serdecznie zapraszamy. Zapraszamy Was również na nasz kanał YouTube, gdzie znajdziecie wszystkie zapisy z naszych rozgrywek. Zapraszam Was na Instagrama, na Facebooka, gdzie również informujemy Was o różnych ważnych sprawach. No i oczywiście zachęcamy serdecznie do dołączenia na nasz kanał Discord. Na Discordzie naprawdę wytworzyła się super społeczność, gdzie możemy sobie porozmawiać o grach, umówić się na granie, porozmawiać też na inne tematy i zobaczyć sobie chociażby dzieła naszych widzów wykonane pędzelkiem i farbką. Także warto na to również zwrócić uwagę. Za dzisiaj dziękujemy. Dobrze, że dodałeś tą farbką. Farbką, tak jest. Jesteśmy w streamie dla dorosłych. Dzisiaj możemy sobie pozwolić na niewybredny żart. Dziękujemy serdecznie za Waszą obecność. To był Teos, Łuczu, Paulina serdecznie również Was pozdrawia. Także do zobaczyska. Trzymajcie się ciepło. Hej, hej. Pa, pa, pa. Dziękujemy za streama. Planszowe bestie. Zapraszam.